bramce Krupa od prawej. Piwko, Krajko, Saj, Korzuchowski. W środku pola Sołdecki, Dawid, Daniel Hariasz i Kuba Sołdecki. Na skrzydłach Łupkowski oraz nowy nabytek startu Alibalando. No i w ataku Skiba. Na ławce zasiądą dzisiaj Radek Lenart, Karol Kowalski, Miłosz Ciechan, Marek Szponer i Krzysztof Janiak, nasz rezerwowy bramkarz. Zawodnicy Kromu są na murawie. Teraz wychodzą zawodnicy startu wśród okrzyków kibiców i hymnu naszej drużyny. Teraz klasyczne losowanie kapitanów. No i w losowaniu wyszło, że zmieniamy strony. No i zaczynamy. Skiba w kierunku Landu. Od razu sytuacja! Ajajaj! Dużo miejsca w środku pola. Próba zagrania w kierunku Skiby. Proszę zobaczyć. Aj! Mógł próbować gry z Karolem Łupkowskim. Błędów własnych drużyny Kromu, szczególnie przy tym wyprowadzeniu i daleka piłka do Aliego, wyprzedził i... Aj, nad bramką! Ale no, widzimy, że potrafi ten zawodnik zrobić coś z niczego, to już jego kolejna dogodna sytuacja. Kacper Działo, dośrodkowanie w pole karne. Ojojoj, piwko... Boczni obrońcy są w świetle bramki, ale może o tym za chwilę. Kwiatkowski uderza nad bramką. No tak i strzał z niczego zupełnie. Skiba. I Alibalando spalony. Ajajaj. Mimo to i tak nie trafił, ale widzimy jak piłka go szuka. Korzuchowski. Sołdecki. Ali. Oj, proszę zobaczyć jak ekwilibrystycznie chciał to zrobić. Korzuchowski, Sołdecki. Łupkowski, piwko do Łupkowskiego. No masz, aj, ale przechodzi ta piłka, Dominik Skiba. No tam było zagranie ręką. I aj, blisko strzelenia bramki Łupkowski, Korzuchowski, Hariasz. Uderzenie, ale mimo wszystko musiał interweniować Kucap. Także brawo dla naszego środkowego pomocnika. W kierunku Hariasza jednak nie dociera tam. I sędzia kończy pierwszą część spotkania. No mamy nadzieję, że w drugiej połowie rozwiąże się ten
ten worek z bramkami, szczególnie dla naszej drużyny. Dobre wejście Kuby Sołdeckiego. I Piwko będzie miał szansę. Ajajaj, no. Słyszymy wzmożony doping, Kuba Sołdecki. Korzuchowski, Kuba Sołdecki, dobrze się zestawił. I! Chyba była bramka, mi się wydaje, Karol, że to mogło się odbić tu za linią, ale ciężko nam w tej chwili stwierdzić. Piłka opuści boisko i sędzia zakończy to spotkanie wynikiem bezbramkowym. No. Dla startu na pewno powinno to wyglądać dużo lepiej. Mieliśmy swoje sytuacje. Jednak niestety. Na pewno sędzia też nie pokazał dobrego sędziowania. Mamy nadzieję na rehabilitację drużyny startu w kolejnym meczu. Dziękujemy serdecznie za uwagę. Karol Piwko. Kefir z Krasnego Stawu. Uwielbiany przez miliony Polaków. Nasz pomysł na Twoje danie.